Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Banishers Ghost of the New Eden. Kontynuujemy misję Zawziętość, czyli przypadek nawiedzenia. Musimy znaleźć młotek. I teraz tak. 51 metrów. Że gdzieś tutaj? Tam coś mamy. Okej, lecimy. O! Widmowe gniazdo tutaj mamy. Spójrzmy na mapkę. A, zapominam, że krzyżakiem w lewo mapkę mamy. A tutaj mamy miejsce rytuału. Gniazdo. No dobra, rozpocznijmy w takim bądź razie. Ukazanie. No step from the shadows. Standing by. Watch out. Spectre possession. Spectre heading for that corpse. Okay. Okej. Wykończmy go. Czasami ta kamera się miesza troszeczkę. A, to jeszcze nie koniec. Ale mocne. Wykończ tego. Dobra. Dobra, jeden. Wykończony. O kurde. A zaraz jeszcze, no właśnie, ten cios. Zapomniałem o nim. No i pięknie, i osiągnięcie. Pokonałeś mi wrogów w jednym starciu, nie będąc przez nich trafionym. Proszę bardzo, jakie osiągnięcie fajne się udało wbić przy okazji zaliczania gniazda. No i teraz to, co najlepsze, zbierzmy. To, co nam pozostało. Sporo przedmiotów. Fajne są te walki, ale się chce więcej ciosów mieć, więcej ulepszeń, bo na razie jest, no tak sobie, jeszcze nie ma zbyt wielu opcji i możliwości, ale to się na pewno zmieni w niedługim czasie. O, o, o. Czyli gdzieś tutaj. Zaraz, zaraz, chubiak.
A co tutaj mamy? Aha, trzeba odnaleźć drogę. Może z góry? O. No to jest interesujące. Ta eksploracja niby niewielka, niby lokacje dosyć pozamykane, ale jednak skrywają różne sekrety. Tutaj była też droga. No i proszę. Tak jak myślałem. Mamy tutaj przejście. Aha. Na razie nie, tak? The hammer is the ghost tie. Now to retrieve it without breaking my neck. Yes. That would be a shame. We need to look for somewhere to cross. Miejsce, żeby przejść. No wydaje się, że... Z czym walczymy? Z czym? Okej, okay, szybko tego. Ej! Try another one. Whoa. Have some of this. Spectre going for a meat suit. Dobra. Okej, jest ich więcej. Watch out. Spectre possession. Spektor ten. Ależ zdążył. Gdzie on jest? Dało się? Dało się. No zbieractwo to jest naprawdę potężne. Podoba mi się. Coś tutaj gdzieś... Aha. O! Jest i młotek. You're now Elizabeth Luxford. You are mine. And I'd sooner see you dead and cold than let you leave. What's going on? Chlapak poleciał. Walk away, lad. Soczysty. This does not concern you. I think it does. O, proszę. To ona go ubiła. What do you want to do? Zżyty młotek kowala, mokry i pokryty widmowymi skazami. Ten przedmiot wiążący ducha jest przepełniony jego esencją. Gdy zakończenie zerwie więź ducha ze światem, esencja zostanie automatycznie skonsumowana przez Ante, aby ją wzmocnić. No dobra, czyli mamy kluczowy przedmiot. I teraz mamy wrócić... A, tutaj możemy już pogadać z duchem, ale zanim to zrobimy, rozejrzyjmy się jeszcze może po terenie trochę. Bo tutaj, kurczę, coś jeszcze jest.
Aha, jakiś znak zapytania. O, proszę. Skrzynia. O! Co to takiego? Jakiś nowy pierścień. Nie możesz teraz zmienić swojego ekwipunku. Obrażenia zadawane przez Reda są zwiększone do 40%, im niższy jest poziom paska energii duchowej. Aha, okej. Okej. Tam będzie droga dalej, więc zawróćmy się do tego ducha. Miejsce rytuału. Wywołanie. Faskil Fogaxmal. Did I just do the wrong ritual? No to ukazanie. You may hide no more. Gdzie on jest? A, tam stoi, dobra. We are the banishers Antea Duarte and Red McWraith. Whose ghost are you? Do we really have to listen to this bastard? Nothing good. Nic się nie odezwie, tylko będzie tak się śmiał, no, w twarz. Who are you and what do you want with the blacksmith? My forge. My wife. My name. All mine. The bastard stole them. Is he telling us our blacksmith's a fraud? Dlaczego tu jesteś? Why are you here? I want what's mine, stolen away, pried from my grasp. I want my work, my name, my wife. Your wife is not your property. She was no one. A drudge who fancied herself a herbalist. I plucked her from the dirt. I made her. All right, no. I'll not entertain this man a moment longer. No właśnie. Doprowadzasz kowala do szału. You've been sowing madness in the mind of the man who replaced you. She can't escape me. Are you looking for revenge? I claim what's mine. She schemed it. He seized it. And I shall have it back. Co się stało? That night, on deck, Nelly asked for a divorce. What happened then? We saw what happened. I want to hear him say it. No właśnie, niech się przyzna. Ungrateful, scheming, errant. Oh. Watch it. Brad, come on. Distempered, feeble, a weak woman, demanding care and giving none. Myślę, że czas go przepędzić już. She stole mine. She had him kill me. That's not what I saw. I've had enough of this. Let's go. Okej, wróć do kuźni. Morderstwo to morderstwo, dokładnie. You're a bastard. Murder is murder. Nelly and her fellow are haunted yet. I'm concerned for their safety. Coś jeszcze tutaj... O, właśnie.
Jakaś zdolność potrzebna. Ale tutaj nie. Można na górę, a nie... Można, no a po co? Coś tutaj jeszcze jest. No proszę. O, jeszcze wyżej. Ale zaraz, my stąd przyszliśmy. Ale może i trzeba w tym kierunku. Aż tutaj. Nie ma jakiejś szybkiej podróży. Chyba jest, tylko musielibyśmy dotrzeć do schronienia, tak mi się wydaje. A schronienie mamy tutaj. W każdym razie pobiegniemy tędy. Ponieważ tutaj jeszcze była do sprawdzenia jedna droga. Zapewne coś tutaj znajdziemy jeszcze. Jak? Podróż między schronieniami. W pobliżu znajduje się schronienie. Aha, czyli tak się podróżuje szybko. No i fajnie. Okej, odpocznijmy. Zobaczmy przy okazji, czy nie możemy może czegoś ulepszyć. No nie, na razie nie możemy. Okej. A, zaraz. No tak. Zapomniałem się przenieść. Teraz szybka podróż. Tutaj. No rzeczywiście szybka. Gdzie tu nasz ten cel jest? Gdzieś tutaj blisko. O, jest. I was afraid to worry you. No secrets, we said. We did. Because of this. Dobra, zakończmy to. If we're together. Right. Together. Do you think the banisher knows? No. Though I'd not swear on it. He's no fool. I am no Puritan, he must know that at least. No dobra, kończ się. Co za zachłannik. Nie? Piss off, Heaton. Hush. Someone's coming. Banisher. You're back. Mr. McRae. My man came back and I hear I've you to thank for it. Don't celebrate just yet. I know the truth. Your secret is out. I don't know who you are, sir. But you're not Fortune Heaton. Don't be daft. Haskell hired the Puritan master blacksmith, Fortune Heaton. You're none of those things.
You're not him. What do you want? I'd like your side of the story, madam. Very well. What? No. No, zobaczymy, co powie. We don't. But we must take the chance. My i tak już wszystko wiemy. Opowiedz mi swoją wersję wydarzeń. On the crossing from England, something happened. What was it? I'd had peace and quiet for weeks since we'd been aboard. Fortune was too sick to do anything. I even made a friend. I thought to myself, maybe. Maybe this new beginning will be good for us. Maybe he'll change. Before we left, I'd sworn he'd never lift a hand to me again. Okay. Jeszcze lał ją. I swear on it. Nie masz wyrzutów sumienia? Do you regret it? Do you regret any of it? What would be the point? And if I did, what would be the point of telling you about it? I'd have escaped him in the end. But I'd have had to die to do it. I only killed him so he wouldn't kill me. The blame is on him, sir, not me. Kim właściwie jesteś? You're not Fortune Heaton. So, who are you? I am. To hell with it. You're right, I'm no blacksmith. I, sir, am the fugitive thief Arthur Carty. O proszę. But a good man. A repentant, hard-working man. If I am those things, it's because you've shown me it's all right. I'm doing my best to make a better life. Really, I am. What were you running from? Just the legal consequences of my illegal life. Czas na zakończenie. Dokładnie. You sent me to find your husband, Mrs. Heaton. Czyli wyrok. Find him I did. Your husband's corpse rots on the ocean floor. And his ghost has followed you here. I rid myself of him once. What shall it take to do it a second time? Okej, okay, czyli wydamy wyrok. Ta decyzja przyczyni się do wskrzeszenia Antei. Okej. Okay. Nelly Heaton, you murdered your husband to find freedom, but instead unleashed his vengeful ghost upon you and the man who stole his name. Where is the justice in this? I'm not here to bring justice. I'm here to end a haunting. What claim have you on me? You're no better than Fortune Heaton. A pox on you. A pox on men and their cowardice. Yeah. A pox on us all. Wyrok został wydany. I coraz bliżej do wskrzeszenia Antei. Nie podoba się jej to. No. My friend! My dear friend! Away with you! Get out of my sight! Murderer! Out! Okej, może pójdziemy sobie stąd. No i dobra, i ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!